Cześć, siemano, wariaty, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, ale to nie GR Mokrzyn, mimo że jak widzicie siedzimy sobie w ciężkiej, dzisiaj tak na spokojnie. Jest to pierwszy odcinek z wielkiego projektu, o którym troszkę wspominaliśmy ostatnio, lecz nie chcieliśmy wszystkiego wam wcześniej opowiadać, rozgłaszać tego, bo nie wiedzieliśmy, czy uda nam się upiąć to wszystko na ostatni guzik. Witam was bardzo serdecznie w challenge'u, którego by nie było, gdyby nie firma Syngenta, która nam bardzo pomogła, więc z tego miejsca bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Ale co, przechodźmy do szczegółów. Chciałem to nagrać troszkę z innej perspektywy, ale jak sami widzicie na dworzu, jak nie pada, to wieje, więc wolałem zrobić to w środku. Jak sami się domyślacie, słowo challenge, czyli jednak wyzwanie. Wyzwanie, w których skład wejdą trzy kanały z Mafia Solec Team. A jak sami wiecie, w Mafia Solec Team jest Brączek, jest Adaś, jest Tanas, jest Kazik, jest Kaskader. Także tutaj dowiecie się o jednym z tych kanałów, który weźmie udział razem z nami w tym challenge'u na sam koniec filmiku, bo tam powie wam wszystko Krzysiu, bo u Krzysia będzie ten challenge wykonywany. Ja jako że zaczynam, opowiem wam pokrótce, jak to będzie wszystko wyglądało. Jest to challenge, jakiego jeszcze na polskich YouTubach nie było, mam przynajmniej taką nadzieję. Nasze kanały opierają się na rolnictwie, więc będzie to challenge oczywiście rolniczy. Jeśli rolniczy, to praca w polu przez cały sezon. Czemu to tak będzie wyglądało? A z racji takiej, że zaczynamy już praktycznie w najbliższych vlogach, bo zaczynamy od siewu, tutaj cała nasza trójka będzie wsparta materiałami właśnie siewnymi z Syngenty, tak samo jak będzie korzystała z takich samych środków. Ty nie powiem jeszcze, co to będzie dokładnie, bo dowiecie się tego właśnie na kolejnych vlogach, czy to będzie pszenica, czy to będzie owiec, jęczmień, cokolwiek. Jako iż cała trójka znajduje się w różnych województwach, posiadamy różne rodzaje gleb, będzie naprawdę ciekawie. Tutaj też będziemy uzależnieni właśnie mega od tej pogody, która jest naprawdę zmienna co roku, więc nawet ten z najsłabszą glebą, który będzie brał udział w tym challenge'u, a będzie miał najlepszą pogodę, tych opadów nie zabraknie, może wygrać, więc ten pierwszy challenge będzie właśnie o plon. I żeby było sprawiedliwie, kosimy ten dany obszar, dzielimy i wychodzi nam średnia. Tutaj ta średnia na hektar wygrywa. Drugim wyzwaniem, jak się może domyślacie, będą łapki w górę. Każdy z kanałów będzie miał zsumowane filmy i jaką liczbę łapek osiągnie, ten wygrywa. Tutaj jeśli chodzi o przegranych w tym challenge'u, będzie no przynajmniej dwóch. Albo ktoś dwa razy, albo przynajmniej dwóch. A tutaj będzie kubeł, może nie kubeł, ale tur, łyżka zimnej wody z lodem. Także naprawdę będzie mega, mega dużo się działo. Tu akurat wszystko zawrzemy na pewno w tym ostatnim vlogu, tak samo jak sobie podsumowujemy to wszystko. Dobrze wiecie, na moim kanale będzie ten challenge prowadził Krzysiu. Krzysiu już ma cały materiał u siebie, więc tutaj na dniach na pewno zobaczycie jakieś vlogi od niego. Ja będę tutaj trzymał rękę na pulsie nad całym projektem. Myślę, że też w międzyczasie właśnie za to, że będę miał troszkę więcej czasu, będę starał się na przykład robić wam jakieś takie ogólne podsumowania, na przykład na główny kanał Mafia Solec. Tutaj dziękuję też z tego miejsca bardzo serdecznie wam, bo pewnie gdyby nie ta aktywność, że tak często oglądacie naszą całą ekipę, nie tylko mój kanał, jak i resztę ekipy, łapkujecie, komentujecie i wbijamy się coraz wyżej, nie udałoby się pewnie tego zrobić, bo jakby nie patrzeć, tych kanałów rolniczych jest bardzo dużo, ale to właśnie nam udało się stworzyć projekt, jakiego jeszcze, kurczę, na tym YouTubie nie było. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję firmie Syngenta, która postanowiła tak nas wesprzeć w tym projekcie. A teraz nie pozostaje mi nic, jak oddać głos do studia. To studio znajduje się 300 km stąd, czyli w województwie mazowieckim, a więc bardzo serdecznie zapraszam was do Krzysia i nie zapomnijcie o łapce w górę. Siemanko, z tej strony Krzychu, Józefku, województwo mazowieckie. Jak najbardziej, tak jak Kasper wam wcześniej wyjaśnił, oczywiście postanowiłem wziąć udział w tym challenge'u, słuchajcie, ale sam tego nie dam rady zrobić. Pojedynek o łapki i o największy plon jęczmienia, więc wyzywam ciebie, Brączek. Bronek na swoim kanale wam odpowie, czy podejmuje wyzwanie, czy się boi. Ja zachęcam was do łapkowania, pamiętajcie, zostawcie mi łapkę w górę. Sam tego challenge'u zrobić nie mogę, więc musimy mieć przeciwników. Bronek, liczę na ciebie. Trzymajcie się, cześć, oglądajcie nasz challenge. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Hej!